Cześć, witajcie, ja jestem Leon, a po prawej stronie wita Was wapiennik, a więc piec do wypalania wapienia. Wapienia, który pochodził z kopalni wapienia, z kopalni, do której właśnie zmierzam. I nie ukrywam, że tam na miejscu jest już Patryk, który przygotowuje się do zakładania, do założenia stanowiska zjazdowego, ponieważ wejście do naszej kopalni wapienia w Gilowie jest takie dosyć nietypowe. Nie mamy tutaj do czynienia bezpośrednio z szybem, czy też chociażby zwykłą sztolnią, ale mamy taki dosyć stromy upad, który po pewnym czasie przechodzi nam właśnie w takie pionowe wyrobisko. A ogólnie charakter tej kopalni to właśnie takie wyrobisko dosyć mocno przypominające jaskinię, bowiem mamy do czynienia tutaj z taką sporą komorą, która jest podzielona na trzy części. Dzisiaj chyba uda mi się Wam pokazać dwie części, a więc ten pierwszy główny poziom oraz poziom, który znajduje się troszeczkę wyżej. Nazwijmy go takim nadpoziomem. Z kolei poziom niższy jest poziomem zalanym i tam wejść się na chwilę obecną nie da. A więc zmierzam do Patryka i będziemy powoli przygotowali się do zjazdu. A więc spójrzcie, tak to tutaj wygląda. Mamy zamontowaną kratę, ponieważ gdyby ktoś się tutaj poślizgnął, no to poleciałby 30-35 metrów w dół. Za teraz na pierwszą półkę odbiorę sprzęt. Następnie przepniemy się, żeby wejść tam w tą prawą odnogę, w taki międzypoziom. Panele całe. Wunderwaffe. Wiesz, panele jak panele, pytanie jak stacja. Proszę? No tak, powiem, że nie jest wytrzymała. Po co mi takie coś? To bym odłączył. To bym podłączył. Pstryk. Pstryk. I pstryk. Moi drodzy, jestem już na poziomie pierwszym kopalni wapienia w Gilowie. Niestety nie udało mi się nagrać momentu zjazdu na linię tutaj, ponieważ padła mi kamera GoPro, zresztą no nie pierwszy raz. Podjęliśmy wspólnie z Patrykiem decyzję, że zanim zrobimy ten pierwszy poziom, to najpierw zjedziemy tutaj na sam dół, sfilmujemy ten pierwszy główny poziom, a dopiero podczas wychodzenia na górę wejdziemy tam w tą boczną, taką dosyć ciekawą odnogę. Już z tego miejsca wiem, że niestety troszeczkę brakuje nam tutaj światła. Ja co prawda dzisiaj ze sobą nie mam mojego Fenixa HM65R, ale tą właśnie czołówkę ma Patryk. Jest to naprawdę dosyć mocne źródło światła. Latarka Fenix HM65R tak naprawdę nigdy mnie nie zawiodła i sprawdzała się dotychczas w każdych warunkach. No jednakże patrząc tutaj na kubaturę tego obiektu, no jakby nawet najlepsze ręczne takie źródła światła mają problemy, żeby to wszystko doświetlić. I w takich miejscach najlepiej sprawdzają się takie panele oświetlające, takie maszty oświetlające i z takich masztów korzystaliśmy m.in. podczas prac w naszym Hermanie, kiedy wówczas potrzebowaliśmy takiego rozproszonego, ale miejscowego i stałego, co najważniejsze, źródła światła. Jednak takie właśnie maszty oświetleniowe mają pewną dosyć sporą wadę, a mianowicie do swojego działania potrzebują 230 V. Ale ten problem nie jest już naszym zmartwieniem, ponieważ dzięki nawiązaniu współpracy z firmą EcoFlow otrzymałem taką oto stację zasilającą, do której możemy podpiąć dwie wtyczki na 230 V. Na przednim panelu mamy wejścia USB oraz USB typu C, a więc no jest to naprawdę bardzo fajny, mobilny, co najważniejsze, sprzęt i nie ukrywam, że nosiłem się z zamiarem kupna właśnie takiej stacji. I nie chodzi tylko o możliwość zasilenia takich dużych, pełnoprawnych paneli oświetlających, ale możemy tutaj także podpiąć chociażby pompy czy wentylatory, dzięki którym możemy po prostu przewentylować zagazowane
sztolnie. A więc jestem mega z tego sprzętu zadowolony. Na pewno jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż używanie agregatów spalinowych, które strasznie hałasują oraz co najgorsze w przestrzeniach zamkniętych generują po prostu niebezpieczne dla nas gazy. A więc moi drodzy, przejdziemy teraz do eksploracji tego obiektu. Wykorzystamy sobie oczywiście to oświetlenie generowane przez te dwa dosyć mocne oświetlacze, a o samym sprzęcie opowiem Wam jeszcze krótko pod koniec tego materiału. No i dobra, Patryk, myślę, że będzie ok. Zatem, moi drodzy, do dzieła. Możemy pójść tam za ten, że tak powiem, zawał. Wejście mamy również tam u góry. Ale pokażę Wam też ten fragment, gdzie no, nie mam, że tak powiem, oświetlaczy, chociaż mogłem tak naprawdę jeden panel obrócić w tę stronę. I spójrzcie, tutaj mamy taką dosyć głęboką studnię i to jest ten poziom trzeci, to znaczy drugi, a w zasadzie poziom minus jeden. I ten poziom, moi drodzy, jest zalany. A więc tam nam się nie uda wejść, ale... O, tutaj mamy jakąś studnię jeszcze u góry. Przejdziemy sobie tutaj. Wyrobisko typowo komorowe. Tutaj myślę, że górnicy po prostu szli cały czas za żyłą. U góry, na dole, tam mamy jakąś dziurę w stropie. A więc tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. Pełno jakichś takich niewielkich salek, miejsca takie typowo wybierkowe. Tutaj nam się ta salka kończy. A więc przejdę teraz na tą drugą część. Myślę, że jednak nieco ciekawszą, jakby nie patrzeć. Tylko muszę uważać, żeby nie wpaść do tego zalanego szybiku. Ok. O, zejdziemy sobie tutaj, ponieważ tutaj mamy taki fragment mocno zalany. Zalany krystalicznie czystą wodą. Sami zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Woda kryształ. Tutaj możemy sobie prześledzić, jak w ogóle ten materiał skalny wygląda. Spójrzcie, bardzo ładnie. U góry nasz poziom, nasz międzypoziom, jak ja to go nazwałem. I możemy wejść tam na górę, ale tam u góry, z tego co widzę, nic nie ma. Możemy zejść tam niżej albo tam niżej. I myślę, że te obie strony się ze sobą łączą. A więc zejdziemy sobie tutaj. Tak naprawdę za wiele Wam o tym obiekcie, co ja tutaj w ogóle mówię, nic Wam o tym obiekcie nie powiedziałem, ale wynika to z tego faktu, że o tym obiekcie tak naprawdę niczego nie wiemy. Tak naprawdę wyrobisko odkrywkowe, a więc nie podlegało ono prawu górniczemu, to też nie zachowały się jakieś mapy, jakieś plany, jakieś większe informacje na temat tego miejsca. No tak czy inaczej wydobywano tutaj wapień na potrzeby po prostu miejscowego wapiennika. Postaram się tam podejść, aczkolwiek nie wiem, czy tam jest coś ciekawego. Tutaj jakby taki korytarz, tylko że zasypany. Tutaj jakby nam się jakiś piasek wysypywał. Tak to wygląda. O, spójrzcie. To wszystko sprawia wrażenie, jakby za chwilę miało usiąść. W sensie zgnieść ewentualnie przebywającego tutaj eksploratora.
To, co się tłucze, to moja latarka Fenix PD40, którym doświetlam sobie tutaj kadr. Latarka bardzo mocno już poobijana, ale bardzo dobrze mi służy. Jestem z niej mega zadowolony. A więc łącznie mamy tutaj z samych latarek jakieś 3-4 tysiące lumenów. A pomimo tego faktu, no jakby tego światła nam brakuje i tak naprawdę no myślę, że częściej będę korzystał z takich oświetlaczy, a na pewno wykorzystam ten oświetlacz w sztolni Daisy, która posiada również taki podobny charakter wybierkowy, obiekt bardzo ciekawy, nazywany jaskinią Daisy, aczkolwiek no tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy jest to jaskinia, czy kopalnia, ale na ten temat to się jeszcze wypowiem, jak już uda mi się po prostu nagrać dla Was materiał. Ok, moi drodzy, jestem już na tym między poziomem. Udało nam się zrobić udane, że tak powiem, poręczowanie. Tutaj mamy zasypaną odnogę. Ten korytarz kieruje nam się w tamtą stronę. Tutaj musimy uważać pod nogi, ponieważ mamy do czynienia z taką studnią i tą studnię widzieliście, gdy byłem tam na tym niższym poziomie. Ponadto mamy tutaj typową sztolenkę, z której bardzo mocno niesie się echo. Przepraszam Was za brak stabilizacji oraz no, jakby małą ilość światła, jednakże mówię, tutaj te gabaryty obiektu są na tyle duże, że ciężko to wszystko doświetlić, a sprawy ponadto nie ułatwia fakt. O, tam też mamy ogromną dziurę. A tutaj nam się to kończy. Więc tutaj nie ma sensu, myślę, iść. A sprawy na pewno nie ułatwia fakt jakby tutaj tej braku po prostu stabilizacji. Ale no nie miałem możliwości jakby zabrania tutaj kolejnego stabilizatora obrazu do GoPro. A jeżeli chodzi o tą wbudowaną stabilizację w GoPro, to ona jest po prostu bardzo kiepskiej jakości. I ona sobie po prostu nie radzi. Po prostu ta stabilizacja nam wówczas tak dziwnie pływa i obraz jest strasznie rozmazany. Tak naprawdę idąc tędy, właśnie takie dziwne uczucie, taki niepokój, ponieważ tak naprawdę pod moimi stopami jest ta ogromna komora. A więc jeżeli coś tutaj strzeli, że tak powiem, to ja, moi drodzy, lecę tam na dół z tego, co mi się wydaje. Tutaj ten fragment mamy już podsadzony, aczkolwiek nie wiem, czy ktoś go przypadkiem nie odkopywał. A więc zejdę tutaj ostrożnie. Ok. Nie, tak to tylko wyglądało. Ale coś tam nam przez sufit tutaj dawniej wchodziło. I tak naprawdę tutaj mamy przodek. Tutaj u góry jakby złoże było wybierane i tam również jest taka wnęka, gdzie złoże zapewne było wybierane. Spójrzcie, jakie to jest duże. Aha, dobra, czyli ja się będę musiał piąć w tą linę, żeby tą ci zostawić. Ok, moi drodzy, jesteśmy już bezpieczni na powierzchni. Mam nadzieję, że ten chyba krótki materiał przypadł Wam do gustu. Pomimo problemów z doświetleniem tego dosyć sporego kadru, pomimo problemów ze stabilizacją oraz brakami prawdopodobnie w fabule, ponieważ dwu- albo trzykrotnie wyłączyło mi się
GoPro. Ponadto były też problemy z dźwiękiem. No właśnie zauważyłem przed chwilą, że cała moja gadka po prostu się nie nagrała, ponieważ wyłączył się także dyktafon. A więc za to wszystko Was przepraszam. No niemniej jednak mam nadzieję, że jako tako ten obiekt Wam zaprezentowałem. My tymczasem uciekamy już do samochodów. No i przy okazji opowiem Wam nieco jeszcze o stacji zasilającej EcoFlow. Marka EcoFlow w swojej ofercie posiada szereg urządzeń tego typu, a więc mówimy tutaj o mobilnych stacjach zasilających, które różnią się pomiędzy sobą, m.in. generowaną mocą. I tak do modelu River Max możecie podłączyć odbiorniki, które pobierają maksymalnie 600 W, aczkolwiek po włączeniu funkcji X-Boost to urządzenie kosztem zmniejszonego napięcia jest w stanie wygenerować aż 1200 W. Jeżeli jednak potrzebujecie zasilić coś większego, jakąś dużą wiertarkę, wkrętarkę, szlifierkę czy chociażby młot udarowy, to zainteresuje Was model Delta, który tych watów generuje aż 1800. A skoro już mowa o funkcjach z X-em z przodu, to warto wspomnieć o tym, że moi drodzy, jak długo ładujecie swojego powerbanka, dzięki któremu potem 2-3-krotnie możecie naładować co najwyżej telefon? 3-4 godziny? Dłużej? To urządzenie dzięki funkcji Xtreme naładujecie do pełna w zaledwie 2 godziny, a na dużym i czytelnym wyświetlaczu odczytacie właśnie czas potrzebny do naładowania zamontowanej w środku baterii. Zresztą dzięki temu wyświetlaczowi możecie również odczytać inne parametry, a mianowicie zaraz po podłączeniu tutaj odbiorników możecie sobie sprawdzić, ile watów jest pobieranych oraz na jak długo wystarczy Wam zamontowana w środku bateria. A jeżeli podczas jakichś prac w plenerze zabraknie Wam prądu, to do naładowania tego sprzętu nie potrzebujecie gniazdka 220-230 V, bowiem możecie się także podpiąć do gniazdka zapalniczki samochodowej albo po prostu skorzystać z dedykowanych paneli fotowoltaicznych. A więc jakby nie patrzeć, cały czas macie taką niezależność prądową. Moi drodzy, przejdziemy teraz do konkretów i podepniemy do tego sprzętu kilka moich gratów, które wożę ze sobą na eksplorację. A więc spójrzcie moi drodzy, nie mam zamiaru tego sprzętu oszczędzać, bowiem do stacji zasilającej EcoFlow podłączymy sobie do ładowania moją latarkę czołową, taki duży koszyk bateryjny, laptopa, który do ładowania potrzebuje 230 V, detektor Dragger, który również do ładowania potrzebuje 230 V. Ponadto podłączymy drona oraz moją kamerę GoPro, która tak naprawdę już się zaczęła ładować. Ten cały sprzęt podłączyłem do tego bocznego gniazdka. Za chwilę tutaj pstryknę na listwie on i to wszystko zacznie się ładować. A więc raz, dwa, trzy, pstryk. Ponadto obciążymy sobie latarkę, żeby nam tutaj jeszcze wzrósł ten pobór prądu. No i spójrzcie, w tym momencie pobór osiągnął 76 W i na 8 godzin ładowania wystarczy nam tej baterii, która jest tutaj zamontowana. No ale, żeby moi drodzy nie było tak łatwo, troszeczkę bardziej obciążymy nasze urządzenie. Podłączyłem tutaj wentylator, którym wentylowałem szyb, który otworzył się u pewnego pana na podwórku. Ponadto podłączymy sobie tutaj taką pompę elektryczną do wody, z której sobie niedługo skorzystamy. A więc spójrzcie, uruchomię teraz sekcję 230. Pompa już chodzi, jak słyszycie. I wentylator również. A więc sprzęt działa, no i teraz można by powiedzieć, czego więcej do szczęścia potrzeba. No jak to czego? Dedykowanej apki. Model River Max wyposażony jest w moduł Wi-Fi, dzięki któremu możecie łączyć się z aplikacją dostępną na smartfony, dzięki czemu z kolei możecie uruchamiać sobie to światełko, włączać oraz wyłączać sekcje AC oraz DC. Macie wgląd do temperatury urządzenia, stan baterii oraz informacje, na jak długo tej baterii Wam jeszcze wystarczy. Wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, a kupię sobie akumulator, kupię sobie prostownik i będę miał to samo. No jakby nie do końca, ponieważ macie takie dosyć lekkie i kompaktowe, ponadto schludne urządzenie, które Was tutaj na tym wyświetlaczu informuje o poborze prądu, o tym jak długo urządzenie będzie się ładowało, ile czasu Wam zostało do rozładowania tego sprzętu. Ponadto technologia X-Boost, która umożliwia Wam szybkie ładowanie tego sprzętu. No a ponadto jeszcze jakby ważna kwestia, no jeżeli zrobicie sobie taką samą róbkę, to raczej tam nie będziecie mieli systemu, który będzie czuwał nad takimi parametrami jak chociażby temperatura tego urządzenia, ponieważ musimy pamiętać, że jeżeli dojdzie do zbyt głębokiego rozładowania,
ładowania akumulatorów, no to one ulegają uszkodzeniu. Tutaj w tym urządzeniu system nam dba o to, aby to urządzenie nie zostało zbyt głęboko rozładowane, żeby nie zostało przeładowane. Jeżeli wzrośnie temperatura tego sprzętu, to automatycznie uruchomią się wentylatory, które są tutaj w środku zamontowane. A więc no mówię, schludne, przydatne urządzenie, myślę, że wielu osobom się przyda. Mi na pewno. Za chwilę podłączam ten sprzęt do ładowania i jedziemy na kolejną miejscówkę. A jeżeli potrzebujecie jakiekolwiek szczegółowe informacje na temat marki EcoFlow, to w opisie pod tym filmem umieszczę Wam link. Nie chciałem się tutaj zagłębiać w technikalia, aż tak bardzo się na tym nie znam, a więc nie chcę Was skłamać. Jeżeli będziecie potrzebowali jakichś szczegółowych informacji albo chociażby informacji, gdzie taki sprzęt kupić, to zamieszczam link w opisie pod tym filmem i wówczas wszystkiego z tego linku się dowiecie. A tymczasem my się powoli zbieramy, ponieważ idzie burza, a więc trzeba się spakować, przebrać, no i jedziemy na kolejną miejscówkę. A tymczasem z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego! Moi drodzy, zapomniałem o najważniejszej kwestii, a mianowicie dzięki aplikacji możecie sobie zmieniać te kolorki. Spójrzcie, tutaj mamy oddech, damy kolor zielony, mamy flow, mamy polar, mamy tęczę. Bajera!